który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie. Pierwszy list Piotra, 2, rozdział 24, werset. W zachodniej Europie od lat trwają rozważania nad stworzeniem ostatecznego magazynu dla radioaktywnych odpadów. Naukowcy i politycy debatują, gdzie mógłby się on znajdować, lecz do dzisiaj też nie wyznaczono odpowiedniego miejsca. Rozważane były różne możliwości składowania odpadów, w tym magazynowanie ich na powierzchni ziemi, na dnie morza, składowanie ich w lodzie arktycznym lub nawet przetransportowanie ich w kosmos, lecz wszystkie po głębszym zbadaniu zostały odrzucone. Eksperci doszli do wspólnego przekonania, że taki skład musi zostać zbudowany pod ziemią, w podłożu solnym, gliniastym lub granitowym. Podłoże to musi znajdować się przynajmniej 300 metrów pod ziemią i tworzyć przynajmniej 100-metrową barierę nieprzepuszczającą wody i nie przekazującą ciepła emitowanego przez odpady. A co najważniejsze, magazyn musi bez wątpienia bezpiecznie przetrwać przynajmniej 1 000 000 lat. Dlaczego tak dokładnie zajmujemy się opisem tej problematyki ostatecznego magazynu dla odpadów radioaktywnych? Ponieważ w jego kontekście przychodzi na myśl problem ostatecznego składowania naszych grzechów, naszych nałogów i naszych win. Właśnie to jest i było najpoważniejszym problemem ludzkości. My ludzie nie umiemy rozwiązać tego problemu. Dlatego Bóg wybrał swojego Syna Jezusa Chrystusa, aby poniósł nasze grzechy, dokonał tego na krzyżu Golgoty. I kto uwierzy w Jego doskonałe dzieło, zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem i oczyszczony od wszelkiej winy i grzechu. Niepojęte, ale prawdziwe. Biblia potwierdza to w wielu miejscach. Bóg wrzuci do głębin morskich wszystkie nasze grzechy. Tak mówi Księga Michała, rozdział 7, werset 19. Tak też będzie jak w Psalmie 103, 12. Jak daleko jest wschód od zachodu, tak oddalił od nas występki nasze. Psalm 103, 12. Ty zachowałeś duszę moją od dołu zagłady, gdyż poza siebie rzuciłeś wszystkie moje grzechy. Izajasza 38, 17. Bóg mówi, starłem jak obłok twoje występki, a twoje grzechy jak mgłę. Izajasza 44, 22. Nieprawości ich i grzechów ich nie wspomnę więcej. List do Hebrajczyków, 8 rozdział, 12 werset. Usunięcie grzechów i win nie jest u Boga ważne tylko przez 1 000 000 lat, lecz przez całą wieczność. Który grzechy nasze nosił w ciele swoim na drzewie. Pierwszy list Piotra, 2, rozdział 24, werset.